8 maja 2021 roku przedstawiciele Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura oraz partnerskiego stowarzyszenia Meeting Point Music Messiaen spotkali się z przedstawicielami lokalnych samorządów oraz przyjaciółmi i sympatykami z Görlitz i Zgorzelca, aby w milczeniu uczcić pamięć ofiar pod pomnikiem Stalagu 8A z okazji 76. rocznicy wyzwolenia obozu. Do stalagów Görlitz, w miarę przesuwania się walki zdobywania przez Wehrmacht nowych terenów, przybywali kolejni jeńcy. Na podstawie dostępnych dokumentów szacuje się, że przez stalag 8A przeszło około 120 tysięcy jeńców. Obok najliczniej reprezentowanych Francuzów i żołnierzy radzieckich byli tam także Belgowie, Brytyjczycy, Włosi, Jugosłowianie, a w końcowej fazie wojny Słowacy i Amerykanie. Kiedy mówimy o liczbie 120 tysięcy jeńców, pomyślmy o tym, że to więcej ludzi niż obecnie zamieszkuje w Görlitz i Zgorzelcu. Po modlitwie ekumenicznej z udziałem duchownych trzech wyznań złożono wieńce pod pomnikiem oraz na cmentarzu jeńców radzieckich. W przesłanym liście ambasador Francji w Polsce, Frédéric Billon, upamiętnił ofiary obozu oraz przekazał słowa uznania dla fundacji i jej działalności. Myśląc o tym miejscu, uczmy się szacunku w stosunku do każdego jeńca tego obozu. Myślmy o tym, jakie przeżycia i uczucia tysięcy tych ludzi zostały tu na zawsze. Uczmy się być delikatni wobec ich potomków. Wysłuchajmy z uwagą ich opowieści rodzinnych. Uczmy się pamiętać, bo nie jesteśmy w tym doskonali.